Witaj, z tej strony Radosław Sanax z bloga Graving. I dzisiaj chciałem się przedstawić najnowszy wpis, a dokładnie zostań ambasadorem mojego nowego projektu. Być może zapewne wiesz lub nie wiesz, tworzę całkowicie nowe szkolenie dla osób, które chcą zacząć inwestować w nowości pod wynajem w, a w Anglii, z nastawieniem na strategię singlet W chwili obecnej można się zapisać na listę. Oczekujących osób. Jest to po prostu całkowicie nowe szkolenie, które zastąpi, które nagram jakieś 4 lata temu i dostępne na mojej platformie szkoleniowej, której już praktycznie nie można kupić od, od, od dłuższego czasu. ale jest nadal dostępne dla tych, którzy kupili, no, gdy, gdy było dostępne do sprzedaży. Ale z jakichś tam różnych względów, m.in. takich, że w tym roku kolejną nieruchomość chcę kupić, postanowiłem zaktualizować swoją wiedzę i tak przy okazji zaktualizować to szkolenie. Wyszło tak, że powstało całkowicie nowe z szkolenie z inną formułą. No, bogatsze od doświadczenia o pierwszą edycję stwierdziłem, że stworzę coś nowego. Na razie trwają prace, są już na zaawansowanym etapie i w tej chwili po prostu szukam ambasadorów do tego mojego nowego przedsięwzięcia. A na czym to polega? Kim są ambasadorzy? Przede wszystkim ambasadorzy po prostu będą wspierać, jakby powiedzieć jednym słowem, sprzedaż mojego szkolenia. Brzmi to może tak niezbyt ciekawie, ale tu chodzi o to głównie, o to takie coś, że będą promować to moje szkolenie i z różnych powodów, między innymi taki najbardziej znany to po prostu afiliacja w wysokości 15% ze sprzedaży kursu. Jeżeli znasz kogoś i polecisz i otworzysz konto na mojej platformie, ja to muszę zatwierdzić i wówczas dostanie specjalny link. Który zostawi pliki, cookie na komputerze jakiejś tam osoby, i jak ona za pośrednictwem takiego linka kupi moje szkolenie, dostanie, wynag dostanie wynagrodzenie 15%. Ale to, to nie wszystko. Nie? Osoby, kto, żeby być takim ambasadorem, no to przejść, trzeba przejść weryfikację ze mną, porozmawiać, i to nie może być każda osoba, tylko ktoś to jakiś tam ma zasięgi, możliwości i tak dalej ponieważ to działa w dwie strony nie? możemy stworzyć jakiegoś wspólnego live'a, webinar, wywiad zrobić czy coś tego typu osoba, która postanowi zostać ambasadorem dostanie w gratisie możliwość do, dostępu do jednego z moich szkoleń, między jak unikać błędów podczas inwestowania w nieruchomości albo jak rozpocząć inwestowanie w nieruchomości ze strategią na singlet albo jak zaoszczędzić tysiące funtów pod wynajem, gdzie pokazuje, gdzie jak przeprowadzałem remont pewnej nieruchomości niedaleko Castle, gdzie tam udowadniam, że można zaoszczędzić tysiące funtów ponieważ wiem, bo sam rzuciłem się z młotyką na słońce, mając pięć, okazało się, że mam 5000 funtów i generalny dom do generalnego remontu, więc wszystko jest możliwe nie? co tu jeszcze, żeby dołączyć do takiej platformy mówię, trzeba przejść weryfikację, trzeba ze mną się no, porozmawiać przede wszystkim i wówczas mogę stwierdzić, czy się nadajesz, czy nie, nie? Może być też taka sytuacja, że po prostu stwierdzasz, że, że to, co robię jest fajne i tak jak dla przykładu osoby, które wsparły moją pracę, dokładnie 16 osób w ramach kofi, czyli można mi postawić kawę i te 16 osób, uwaga, postawiło mi 55 kubków kawy, więc no, im wszystkim dziękuję, bo to jest bardzo miłe z ich strony. Nie? Jeżeli uważasz, że to co robię jest fajne, to nie musi, możesz po prostu promować mnie tak bezinteresownie. Również możesz wrzucić informacje, bo może stwierdzić, że to szkolenie będzie dla kogoś wartościowe. Ewentualnie, tak jak mówiłem, na blogu jest ponad 400 różnych artykułów. Również na TikToku ostatnio zacząłem dosyć sporo publikować. Tam też jest. Dużo informacji, możesz po prostu komuś podesłać. ale nie musisz jakiegoś tam linka do szkolenia wrzucać, tylko po prostu możesz wrzucić informacje odnośnie tego. Co jeszcze? Przede wszystkim to nie powstało nawet z mojej idei, nie? Sam się do mnie zgłosił Jacek, który ma naprawdę fajną grupę kierowcy HGV UK, chyba największa grupa UK, i on sprzedaje takie specjalne. Już nie pamiętam, notatniki czy coś takiego. Kalendarze dla kierowców, o. I też on wymiata w tym, bo jest numer jeden, jeśli chodzi o sprzedaż tych kalendarzy. I on tutaj, możecie sami zobaczyć ten filmik, nagrał po prostu na swojej grupie i po prostu brał udział w pierwszej edycji, i stwierdził, że chce wziąć udział w drugiej edycji, i był tak zadowolony z tej, powiedzmy, z merytoryki. Że stwierdził, że chce się podzielić też tym z innymi. Nie? E, ostatnio również dołączyła do grupy ambasadorów. E, gdzieś tu muszę znaleźć. E, tak, Mac. Tutaj ona się lansuje jako Mac. Tak, mam to zdjęcie życie na Facebooka. Jest tutaj na Facebooku. Ona jest tutaj właścicielką szkoły Pro Language School i zapewne postanowił już niedługo jakieś ciekawe wspólne projekty. Mac jest naprawdę sympatyczną osobą, z, z, z ma genialne pomysły, bo prowadzi do szkoły w Bansley i tam niedługo zapewne coś nowego się pojawi, więc trochę pogadaliśmy sobie w lokalnym pubie <laughs> i ogólnie jeżeli, podsumowując tak, uważasz, że to, co robię jest fajne, że to szkolenie może komuś pomóc, a masz możliwości promocji, no to zapraszam do kontaktu, na pewno się możemy dogadać, Również zachęcam do komentowania co o tym myślisz, czy tego typu pomysł, tak zwany pod względem marketingowym, nie? Czy ma sens budowanie takiego zespołu ambasadorów, którzy będą wspierać sprzedaż i przede wszystkim tyle co sprzedaż, ale bardziej promocję, bo jakby nie powiedzieć, Facebook, YouTube, wszystko już ucina zasięgi i bez reklamy ani różnie. Więc to jest taki, taki pomysł, właśnie na rozwiązanie pewnych problemów związanych z blokowaniem zasięgów i w ogóle mi się podoba, coś nowego, nie? po prostu ja lubię tworzyć jakieś ciekawe projekty i to traktuję jako ciekawostkę bo każdy widzi co się dzieje w tym kraju zimno, brudno, nie da się wyjść w ogóle o słońce jak zaświeci to raz na jakiś czas więc od czasu do czasu lubię sobie wymyślić taki projekt no i na ten rok, na rok 2024 wymyśliłem sobie taki projekt głównie związany właśnie z biznesem online ponieważ w zeszłym roku siedziałem bardziej no rok i dwa lata temu siedziałem bardziej w, w cegłach Generalny remont domu i tak dalej, nie? I teraz postanowiłem trochę z, z krzesła przy biurku popracować dla odmiany i zobaczyć, jak to jest, i wprowadzić też nowe, nowe rozwiązania. I właśnie ten program i ambasadorski jest czymś takim nowym, bo wcześniej tego nie robiłem, więc to jest totalnie coś nowego i jestem sam ciekawy, jakie będą tego efekty. Póki co jestem zadowolony, bo tam już ktoś się zapisał i po prostu dlatego nagrywam to wideo, że jak uważasz, że chciałbyś dołączyć do takiego programu ambasadorskiego, ponieważ no, masz takie możliwości, choćby masz jakieś zasięgi, masz jakiegoś fanpage'a, nie wiem, wszystko jedno, albo uważasz z jakichś tam względów, to, no, to zapraszam po prostu do kontaktu, nie? I a w kwestii tej czy kurs powstanie? Powstanie, yy, już, już trwają zapisy, będzie dwóch ekspertów, Księgowi oraz broker, będą specjalne promocje i będzie to całkowicie nowa forma, w ogóle szkolenie na innym poziomie, bo nie tylko będzie merytoryka, ale również inne aspekty w tym szkoleniu, więc będzie ciekawie. Jak mnie znasz, albo nie znasz, to ja robię ciekawe projekty i zawsze poprzeczka idzie wyżej przy kolejnym, a jak ktoś nie wierzy, no to może zajrzeć sobie na komentarze i zobaczyć po prostu... Co o mnie inni myślą, którzy brali już, brali, brali w jakichś tam szkole, którzy po prostu współpracowali, czy byli na moich webinarach, na szkoleniach i tak dalej, więc będzie ciekawie, nie? Bo tak jest po prostu plan, żeby było ciekawie, nie I zabawnie. <laughs> więc. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na blog. Wszystkie linki będą pod spodem. Można sobie obejrzeć zobaczyć, a jeżeli chcesz zacząć współpracę ze mną, to zapraszam, jest dużo. Yy, Dużo możliwości, dużo benefitów, jak wspomniałem. Z darmowych szkoleń można skorzystać, które, czy z konsultacji, możemy coś razem wymyślać. Jest to otwarte na różne propozycje. Kurs wystartuje najprawdopodobniej, tak zgaduję, za około 2 miesiące, i będzie to tak zwana zamknięta sprzedaż, nie? czyli będzie w okienku sprzedażowym, i kto nie wejdzie w to okienko, to już później niestety nie dostanie. Możliwości dołączenia do tego kursu, bo też chce zrobić takie troszeczkę, jak to się mówi, niedostępność, nie? że nie będzie dla każdego. No. Będzie dostępny tylko w określonych czasach, w czasie i, i to wszystko z tego względu, że co tam przewidziane fajne elementy nie tylko szkolenia online, ale również szkolenia offline nie? i tak dalej. No, będzie po prostu całkowicie nowa forma, tak, żeby było ciekawiej. Więc dziękuję za wysłuchanie i widzimy się w następnym nagraniu. Hej!